Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek z gatunku Nowego Porządku Świata. Zawsze w niedzielę staram się wrzucać film. W zeszłą niedzielę nie wrzuciłem z różnych powodów. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jeden odcinek ekstra dla Was, bo wiem, że wielu moich widzów lubi tego typu filmy i na nie czekacie, więc jeśli się uda, to jeden odcinek ekstra w tygodniu, ten zaległy z zeszłego tygodnia, z zeszłej niedzieli. Dzisiaj będzie o projekcie Blue Beam. Projekt Blue Beam dopiero raczkuje w porównaniu do tego, co było w poprzednich odcinkach, gdzie jest już to na jakimś tam zaawansowanym etapie. Blue Beam dopiero się rozwija. Nie jest powiedziane, że się tak rozwinie, że wejdzie, bo może się coś zmienić. Natomiast znając życie i znając zawziętość tych ludzi, którzy to wszystko robią, chyba jednak uda im się. Blue Beam to tak w skrócie, że siedzicie sobie gdzieś na zewnątrz i nagle na niebie ukazuje się na przykład Jezus, albo ukazuje się w niebowzięcie, albo kilka osób, albo jedna osoba, albo różne inne postacie. Na dzień dzisiejszy jest to niewyobrażalne, natomiast już to ma miejsce. Na przykład podczas Igrzysk Olimpijskich, teraz w Pekinie, podczas prezentacji to już miało miejsce, więc to się wszystko rozwija. Projekt Blue Beam, Błękitna Wiązka po polsku, został stworzony około 50-60 lat temu, tak gdzieś pod koniec II wojny światowej. Wzrosła wtedy ilość niezidentyfikowanych obiektów latających, czyli po prostu UFO. One nie są zidentyfikowane jeszcze, ponieważ tak naprawdę każdy mówi o UFO, a nikt ich nie spotkał. Wzbudziło to zainteresowanie wiele naukowców. W 1994 roku kanadyjski dziennikarz Serge Monast napisał reportaż o tym, że Narodowa Administracja Kosmiczna, czyli NASA, przy pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli NASA i ONZ, to jest bardzo istotne w tym filmie, planuje użyć mechanizmu kontroli umysłu, aby zmusić ludzi do nowej religii w nowym porządku świata. Serge Monast zmarł w grudniu 1996 roku w swoim domu na tak zwany zawał serca, bo do dzisiaj nie zostało to udokumentowane i potwierdzone. Było to dzień po aresztowaniu i umieszczeniu go w więzieniu. Jego zwolennicy uważają, że został po prostu zamordowany przez NASA bronią psychotroniczną, ponieważ ujawnił zbyt wiele z ich działań. Podkreślam, że ten film trzeba traktować z dystansem, bo niektórzy ludzie nazwali jakieś teorie spiskowe. Dla mnie nie są to teorie spiskowe, ponieważ są to rzeczy, które już mają miejsce, ale trzeba to traktować z dystansem. Jeszcze wrócę na chwilę do NASA. Nie wiem, czy chcielibyście, żebym zrobił film o NASA i o tym, co się działo z ludźmi po II światowej, z tymi złymi ludźmi, którzy zostali zwerbowani do NASA i pracowali dla NASA, bo o tym się praktycznie nie mówi, ale oni mieli wielki wkład w to, co NASA robi. I tak naprawdę NASA nie jest dobrym wujkiem. NASA to jest coś, co pracuje nad tym, jak będzie wyglądało nasze życie tutaj na Ziemi. I wszystkie te mechanizmy, wszystkie te eksperymenty, wszystkie te badania nad człowiekiem, nad jego umysłem, wszystko jest przeprowadzane między innymi przez NASA. Niewiele wiadomo na temat projektu Blue Beam, a jedynie co możemy określić, to hipoteza. Jest to utajniony projekt, który całkowicie zmienia podejście do kontroli ludzkiego umysłu. Technologia ta jest testowana przez armię amerykańską. Musimy nadmienić, że armia amerykańska testuje wiele nowych technologii. Ja sobie kiedyś pomyślałem, że może i będą mieli wpływ na nasz umysł, może i będą mieli jakiś wpływ, ale nigdy nie będą potrafili wejść w nasze myśli i nikt nigdy nie będzie miał takiej zdolności, żeby odczytać nasze myśli i tak naprawdę będąc obok nich, patrząc im głęboko w oczy, oni nie będą w stanie odgadnąć i rozszyfrować, o czym myślimy, ale są już badania dokumentujące, że są takie możliwości. Jeśli to wszystko się rozwinie, ta technologia, to przyjdzie taki czas, że ci ludzie będą w stanie czytać nasze myśli, co już jest niemalże końcem człowieka, bo myśli to jest to najskrytsze, co posiada i potrafi ukryć przed innymi człowiek. I bez tego to już nasza ludzkość jest na samym dnie. Technologia Blue Beam
jest testowana przez armię, tak jak powiedziałem. Pozwala ona na wywoływanie halucynacji, omamów wzrokowych, słyszenia głosów, głównie o treściach religijnych. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ za pomocą takiej manipulacji można zmusić ludzi do całkowitego posłuszeństwa, na przykład w imię Boga, lub narzucić pewien określony sposób myślenia. Bluebeam to przede wszystkim dążenie do nowej religii. Dążenie do tego, o czym mówi się od dawna, że religie, które istnieją dziś, te większe i te mniejsze, one w przyszłości, w niedalekiej lub dalekiej przyszłości nie będą miały takiego wpływu. Właściwie ludzie już o nich zapomną. Będzie jedna religia. Będzie jedna, jedyna religia dla każdego, taka uniwersalna. I projekt Bluebeam został podzielony na 4 etapy. Pierwszy etap to skonstruowane trzęsienia ziemi i fałszywe odkrycia. Drugi etap, wielki kosmiczny pokaz na niebie. Trzeci etap, psychoterroryzm, sztuczna myśl i komunikacja. I czwarty etap, czyli uniwersalne takie objawienia, nadprzyrodzone moce za pośrednictwem elektroniki. Ma to zostać osiągnięte poprzez przygotowanie i sztucznie wytworzenie trzęsień ziemi w wyznaczonych miejscach na ziemi. W ten sposób zostaną pokazane nowe odkrycia archeologiczne, które pokażą błędne rozumienie podstaw wszystkich dotychczasowych doktryn religijnych. Zachwieje to całkowicie tym, w co wierzymy. Informacje zostaną sfałszowane po to, aby wszystkie narody zrozumiały, że ich pojmowanie Boga było błędne z uwagi na nieprawidłowe interpretacje tekstów i dowodów dotyczących wiary. Mają zostać odkryte jakieś niezwykłe zwoje, z których wyniknie, że dotychczasowe wierzenia w Biblię i inne księgi okażą się całkowicie mylne, a zwoje pokażą szczerą prawdę. Poprzez zastosowanie najnowszej technologii przy pomocy wiązki stworzona zostanie projekcja na niebie, trójwymiarowe hologramy, głównie o treściach religijnych. Zostanie to połączone z technologią transmisji głosu i dziwnymi dźwiękami bezpośrednio do ludzkiej czaszki, aby głos mógł być słyszany w głowie. Ta technologia istnieje od wielu lat, a to, czym obecnie się dysponuje, wyprzedza naszą wyobraźnię. Przecież od kilku lat w różnych częściach świata słyszane są dziwne, bliżej nieokreślone dźwięki. Słyszane były one podczas na przykład meczu baseballowego w sierpniu 2011 roku. I nie były to zakłócenia w nagłośnieniu stadionu. Podobne dźwięki słyszane były w Australii, Polsce, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, Czechach, Rosji. Profesor Elchin Kalilow twierdził, że projekt błękitnej wiązki jest cały czas testowany na ludziach, a ich reakcje badane i obserwowane. Te dźwięki to próby manipulacji na masach, jako eksperyment z różnymi częstotliwościami z pogranicza 20 Hz, tak zwanych infradźwięków. Będzie to całkowite zniszczenie religii i wiary w imię jednej światowej New Age. Technologia hologramów została już wykorzystana na przykład w 2022 roku podczas pokazów w Pekinie, które miały związek z olimpiadą. Są filmy, które możecie obejrzeć, tamte projekcje są doskonale pokazane i można sobie tylko wyobrazić, jak to może wyglądać podczas innych projekcji, bardziej zaawansowanych. Dysponując taką technologią, można na niebie wyświetlić wszystko, dosłownie wszystko. Statki kosmiczne, samoloty, nawet naloty, nawet myśliwce, bombardujące bombowce, wszystko, co tylko dusza zapragnie. Wyobraźcie sobie, że będzie można na niebie zobaczyć ogromną postać Chrystusa, który będzie przemawiał do narodów. Będzie to potraktowane jako objawienie. Technologia jest tak zaawansowana, że będą mogły to zobaczyć osoby niewidome, używając swojej wyobraźni. Trzeci etap to zapanowanie nad ludzkimi umysłami. Elektroniczna telepatia będzie wtłaczała do umysłu sztuczne myśli, zaprogramowane na potrzeby tych, co to tworzą. W ten sposób ludzki mózg nie będzie wiedział, czy są to jego myśli. Będzie karmiony odpowiednimi emocjami, a człowiek nie będzie sobą, będzie sterowany psychicznie. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że pracujący nad tym projektem, tajnym projektem Bluebeam, opanowali możliwość sztucznego wytwarzania fal,
o konkretnych częstotliwościach i potrafią także skierować je wprost do ludzkiego mózgu, stąd już krok do programowania naszych myśli, wywoływania określonych, planowanych zachowań i sterowania nami. Brzmi strasznie. Jest pewna historia Arona Alexisa, która jest zbieżna z projektem Bluebeam, który w 2013 roku w bazie marynarki wojennej pod Waszyngtonem zamordował 12 osób. Okazało się, że Aaron na kilkanaście dni przed zabójstwem zgłosił się na policję, mówiąc, że jakieś głosy mącą mu w głowie. Twierdził, że jest to skutek zastosowania technologii mikrofalowej używanej przez wojsko. Policja nie wzięła jego słów na poważnie i potraktowała go jak wariata. Kilkanaście dni później Aaron zrobił to, co kazały mu zrobić tajemnicze głosy w jego głowie. Zobaczcie, teraz jeszcze Żydzi czekają na swojego Mesjasza, chrześcijanie czekają na ponowne przyjście Mesjasza. I to może im się objawić przy pomocy Bluebeam. Mogą się objawić w niebowzięcia, mogą się objawić wszelakie rzeczy, które byśmy chcieli zobaczyć. Możemy być sterowani na zaawansowanym poziomie, na tyle, że mogą pojawiać się na przykład wspomniane samoloty. Wszystko, co tylko dusza zapragnie. Tutaj już nasza wyobraźnia może nam podpowiedzieć, co tylko zechcemy. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. To bardzo ciekawa tematyka. Tematyka, która opiera się na tym, co dzieje się teraz. Niektóre rzeczy są zaawansowane, inne jeszcze raczkują. Kolejne zostaną wymyślone. Wymyślone przez ludzi, którzy mają pieniądze, którym pieniądze już nie dają tego czegoś, co im dawały wcześniej. Oni poszukują czegoś więcej, czegoś, czego nie da się kupić, czegoś, co jest wyżej od pieniądza. To władza nad człowiekiem, nad naszym umysłem, nad naszymi myślami. To jest najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim, że ktoś będzie miał władzę nad naszymi myślami, że będzie potrafił sterować nami jak joystickiem, jak robotem. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.